Także głos w Twoim domu, Radio Maryja. Tyle tych świąt powymyślali, i taki, jeszcze teraz, i biednych, ubogich, ubogich duchów, Panem Bogiem, bo to przecież modne, nie zaprasza na program ateizmy, patriotyczny pod tytułem modne są ateizmy. Ale jaka? Dziady Mickiewiczowskie, proszę Państwa, w tych nocnych autobusach co się dzieje. Piwo pije, potem jak wychla butelkę, to rzuci z 5 metrów. Huku narobi, masa huku, masa huku, masa huku. O Polsce. Ale słowami naszych wieszczów i poetów. Już Cyprian Kamil Norwid powiedział, że ojczyzna jest to wielki zbiorowy obowiązek. Nasza ojczyzna poseł Paweł jest w niebie, natomiast tu raj będzie królestwo Boże na ziemi. Ale jaka? I to nie jest w ramach podziału. To po prostu jest plany Boże, bo kto chciał. I to nie jest dzieło ludzkie, tylko dzieło Boże. Będzie królestwo jakie? Królestwo do czyje? Królestwo Boże. Jest całkowicie przypadkowe. W razie wątpliwości wszelkie zarzuty i pretensje prosimy kierować na adres Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Wyspiańskiego i Mariana Chemara. Szli krzycząc: Boże! Wtem jednego razu, gdy tak szli, zapomnieli na ustach wyrazu. Ten kraj! Bojąc się, iż Bóg się do synów nie przyzna, szli krzycząc dalej. Ojczyzna! Wtem Bóg z Mojżeszowego wychylił się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał: jaka? Bo to 5 zł do tyłu tylko nabierają, tam 600 zł dostaniesz, gówno, prawda? Ja miałam takie przypływy, że tu 1500 weszło, tam 2000 weszło, żadnego tam nie było 600 zł, ani grosz. Ale wyszło na dobre. B jest królem prasy. Mężczyzna ma być tylko sympatyczny. To już dość. Żadnego tam grosza nie było. Sympatyczny. Nic nie wlał, nic nie dodał. Psia kość. Starszawy jest, czy żwawy jest, czy już zaczyna tyć. Sympatyczny, ach, sympatyczny ma być. Pan C był politykiem. Waśnił, wichrzył, wadził.
Radio Conchita, także proszę z nami, proszę być z nami. Zaraz zobaczymy jeszcze na play, co oni nas tu postraszą. Dawid Malutki. Dawid Malutki. Ale wyszło na dobre. Na szczęście pan już nie pada, Dawid Malutki. Masz nową wiadomość. Mężczyzna ma być tylko sympatyczny. Play. To już dość. Zobaczmy. Sympatyczny, ach, sympatyczny psiakość. Warunek mam. Przyznaję wam, nie mogę tego skryć. Sympatyczny, ach, sympatyczny ma być. Jaki ma w ręku fach? Czy mi da w życiu dach? To nieważne dla mnie. Ach, mężczyzna ma być tylko sympatyczny. To już dość. Sympatyczny, ach, sympatyczny psiakość. Żadnego narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tegoż narodu, powiedział Cyprian Kamil Norwid. No to z czterech syf każda inna, czego debilko chcesz. Won mi z tym jakiś kod dostępu. Proszę państwa, firma Play jest oszustystyczna, bo ona nic ludziom nie daje. Jakieś biblioteki, jakieś, żeby ludzi zapędzić w kozi róg, żeby ludzie czytali nie wiadomo co. Dokonałem niezmiernie głębokiego odkrycia. Jak to głupi, tutaj będzie czytał w firmie Play. Ja to nie mam zamiaru. Niezbicie. Dlatego też tutaj to nie jest dobre. Mianowicie, Play Finanse 10 listopada. Nieomylnie ustala niezachwianie ostateczną odpowiedź na ciekawe pytanie, co dręczy nas od wieków i wciąż wraca od nowa. Kto rządzi światem? Jaka mafia anonimowa? Gotowi się na wszystko? Ha! Dobrze, jam też gotów. Słuchajcie. Światem rządzi wielka zmowa idiotów. Światem rządzi sekretna pomiędzynarodówka, agresywnego kwoty, to trzeba pisać. Jeżeli prosimy o wpłatę zaległej kwoty 592 zł 18 groszy w terminie 5 dni, brak wpłaty spowoduje, proszę państwa, ograniczenie świadczonych usług na koncie 55 40 11 61. Numer rachunku bankowego zaczyna się od 68 10 90 00 04 77 77 01 00 55 40 11 61. I tutaj powinno być powiedziane, za jaki to okres, jakiego okresu to dotyczy, bo tutaj wpłacone było z innego banku, inna osoba wpłacała na moje polecenie, a dotyczyło to Dawid Wachowiak, oczywiście Dawida Wachowiaka. Tego oni nie odnotowali i oni piją pod to, bo tam było 593 zł wysłane w terminie 5 dni, a to było 9 listopada, tutaj te ponaglenia. Już szukam tej kartki z drukarki, z banku, co Mareczek miał to znaleźć, żeby pokazać dowód wpłaty firmie Play, która ma burdel u siebie i nie może tego jakby odnaleźć. Także ja szukam tej kartki na razie tu pod ręką, to co mam, bo to było od Mareczka z drukarki. Oprócz tego, dubeltowo, Mareczek jutro znajdzie to w swoim komputerze, odbije to. Jeszcze raz. Co to znaczy, proszę państwa, że firma Play zabawia się w ojca ryzyka, że ktoś wysyła, proszę państwa, wysyła. Ja ci wyślę. A najbardziej bolesne jest to, że ta bieda, to ta nędza dotyka właśnie. Nędza. I tutaj nędza, efektywny państwa, program ludzie, nie socjalny, jaki proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, wsparcie
594 zł potwierdzenie transakcji. Wskaźnik ubóstwa wśród dzieci w większości państw Unii Europejskiej obniżył się w latach 2010-2016. Największy spadek odnotowano na Łotwie z 42% w roku 2010 do 24% w ubiegłym roku, czyli o 17,5 punkta procentowego, a następnie w Polsce z 6,6 punkta procentowego. Natomiast największy wzrost zagrożenia ubóstwem wśród dzieci w Unii zaobserwowano w Grecji na Zeprze. Załoga Polskiej Grupy Górniczej otrzyma 30% 14 pensji za 2017 rok, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski na spotkaniu w Katowicach. Wczoraj zebrał się tam zespół monitorujący wyniki PGG. Poinformowano, że spółka osiągnie w tym roku około 200 milionów złotych zysków, w związku z czym możliwe jest wypłacenie załodze części świadczeń, z których związki zawodowe zrezygnowały na okres 2 lat w kwietniu ubiegłego roku. Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślał, że jest to symboliczny gest podziękowania za zaangażowanie w restrukturyzację całego sektora. Kazimierz Grajcerek, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, podkreśla, że takie działanie pokazuje wzrost zaufania pomiędzy stronami. Ważne dialogu takim właśnie pomiędzy ministrem a pracodawcami, a związkami zawodowymi jest to, żeby mieć do siebie zaufanie. Jeśli minister powiedział, no to trudna jest sytuacja, musicie się zrzec, no bo wiadoma sprawa, albo miejsca pracy, albo trzynastka, no to górnicy powiedzieli, czy te związki zawodowe powiedzieli, że jest tam miejsca pracy. Chociaż wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność i dotrzymamy słowa, no żeby jednak te miejsca pracy były. A dzisiaj sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Górnicy, no to właściciel, czy przedstawiciel właściciela, czyli pan minister mówi, no dobrze, jeśli wypracowaliście i jest sytuacja się poprawiła, no to wypłacamy część pieniędzy ludziom, czyli wtedy pokazują swoją wiarygodność. No i to jest niezwykle ważna rzecz w dialogu społecznym. W sumie na realizację świadczenia PGG ma wydać około 86 milionów złotych. Czternastka ma zostać wypłacona do połowy lutego przyszłego roku. Poprawiająca się sytuacja polskiego górnictwa i wzrastające ceny węgla mogą być także szansą dla kopalń zlikwidowanych lub będących dziś na skraju upadłości. Jak pisze dziś jeden z dzienników, brytyjska spółka chce reaktywować kopalnię Krupiński, natomiast Makoszowami interesuje się aż dwóch dużych inwestorów. Mija 5 lat od włączenia się Polski w pracę Europejskiej Agencji Kosmicznej. W resorcie rozwoju trwa konferencja podsumowująca ten czas. Badanie Marsa, atmosfery księżyców Jowisza czy obserwacja korony Słońca. To tylko niektóre z projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, w których realizacji uczestniczy Polska. Polska przystąpiła do ESA w 2012 roku, co otworzyło nowe możliwości dla budowy rodzimego sektora kosmicznego. Wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki wskazuje, zaangażowanie w pracę ESA to wielka szansa, zarówno dla rozwoju polskiej nauki, jak i rodzimego przemysłu. To jest coś, co dla mnie jest najważniejsze, żeby nasza strategia rozwoju przemysłów kosmicznych, okołokosmicznych, żeby przekładała się na naszą rzeczywistość. Ale również to jest coś jeszcze takiego ponadczasowego, duchowego, idealistycznego, no bo zawsze człowiek chciał poznawać to, co gdzieś w kosmosie, prawda, się znajdowało i oczywiście nasz Kopernik, to jasna sprawa, ale też Aleksander Wolszczan, który chyba na początku lat 90., 92. czy 3. roku był jednym z pierwszych, który odkrył planety, prawda, poza Układem Słonecznym. Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiciele rządu, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Komisji Europejskiej uzgodnili przystąpienie Polski do programu Kopernikus. Oznacza to stały dostęp naszych podmiotów do danych współpracującego systemu naziemnego, zarządzanego przez ESA. Program Kopernikus obejmuje pozyskiwanie globalnych danych o stanie środowiska. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Polska nie toczy sporu z Ukrainą, to Ukraina odchodzi od pewnych ustaleń, a część z nich nawet cofa. Na przykład w kwestiach ekshumacji ocenił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Na antenie Polskiego Radia szef polskiej dyplomacji zapewnił, że w dalszym ciągu nasz kraj popiera europejskie ambicje Ukrainy i nie akceptuje aneksji Krymu. Zwracamy przy tym uwagę na to, że w relacjach z Polską Ukraina odchodzi od pewnych ustaleń, podkreślił minister. Przypomnieliśmy w związku z tym, że po kilku latach rozmów i dialogu nie mamy postępu, a jak powiedziałem, nawet regres. I to musiało się stać wcześniej czy później. Natomiast od Ukrainy teraz zależy, czy wróci do rozmów, czy wróci do realizacji ustaleń, które podjęliśmy wspólnie.
szef MSZ-u Witold Waszczykowski był pytany o listę ukraińskich urzędników objętych zakazem wjazdu na teren Polski. Powiedział, że strona ukraińska wcześniej podjęła zakaz wjazdu dla Polaków. Polska i Ukrainę różni pamięć o roli organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, która w latach 40. dopuściła się ludobójczej czystki etnicznej na około 100 tysiącach Polaków. Ukraina nie zgadza się także na ekshumację i upamiętnienie ofiar OUN-UPA. Zmianę stanowiska uzależnia od odbudowy pomnika UPA w Chruszowicach na Podkarpaciu. Został zdemontowany w kwietniu bieżącego roku, co dla polskiej strony jest nie do przyjęcia. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich, na wschodzie i na wschodnim Pomorzu śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i wybrzeżu, w dolinach karpackich od 0 do 3 stopni. Wiatr słaby, wysoko w górach, wzmagający się do dość silnego i silnego. W porywach do 80 km na godzinę. Wysoko w Karpatach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. A na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali ciśnienie nieznacznie wzrośnie. To były wiadomości w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszymy temat aportacja Amoris Laetitia oczami małżonków. Naszymi gośćmi będą pani dr Natalia Ziemniewicz, państwo Paulina i Michał Michalscy oraz ksiądz profesor Ireneusz Łączkowski. Początek spotkania, godzina 21.30. 10 minut po godzinie 12 zapraszamy na spotkania z Biblią. No nie Biblia, a jak może? Prawa spożywania mięsa ofiarowanego bożkom pogańskim. Zasady ogólne. Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Lecz wiedza tkwi w pychę. Miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem, jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego bożków, tak. Boga. A Maryja Dziewica to nie bożek? Przecież był Bóg Jehowa, Bóg Jahwe. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie. Proszę Państwa, to jest gadanie baranie. Państwa, zobacz. Gadanie baranie. No przecież tu nie mówimy źle o Maryi, która żyła, umarła. Ale oni bóstwo robią z poszczególnych tych... Kielsko.